Oświaty Lata to impreza organizowana od kilkunastu lat, zawsze 15 sierpnia. W tym dniu Galeria Sztuki Parter w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zamienia się w pachnące i barwne miejsce pełne przeróżnych kompozycji z żywych kwiatów, ziół czy też warzyw. Po raz kolejny przyciągnęła wielu miłośników sztuki układania kwiatów oraz tych, którzy z przyjemnością podziwiali przygotowane kwiatowe dzieła. Na dzisiejszy konkurs dostarczono prawie 40 wspaniałych kompozycji kwiatowo-warzywnych. Mamy kilkunastu uczestników, ale tych prac jest więcej, ponieważ niektórzy z Państwa przynieśli po kilka fantastycznych kompozycji. Kompozycje zostały ocenione przez jury i wzięły udział w konkursie. Uczestnicy otrzymali upominki, bowiem sponsorzy przygotowali dla wystawców wiele nagród, m.in. zestaw mebli ogrodowych, krzesła czy książki. W trakcie wystawy przeprowadzono także plebiscyt wśród publiczności. Jakie kryteria były brane pod uwagę przy wyborze zwycięskiej kompozycji? No przede wszystkim oryginalność, nowatorskie ułożenie kwiatów, ziół, przede wszystkim to, czego jeszcze jury nie widziało dotychczas, bo tak jak wspominałam, już przez kilkadziesiąt lat bardzo wiele tych kompozycji tutaj zostało przedstawianych, a my szukamy czegoś nowego. Wydaje mi się, że pomysłów osobom nie brakuje i co roku zaskakują nas ciekawymi i coraz co najrozmaitszymi kompozycjami. Pierwsze miejsce zdobył Środowiskowy Dom Samopomocy z Bystrzycy Kłodzkiej, drugie pani Bogusława Kazienko z Kłodzka, natomiast trzecia nagroda powędrowała do pani Grażyny Wiły z Gorzanowa. Nagrodę w plebiscycie publiczności otrzymały dzieci z Domu Małego Dziecka w Kłodzku. W swoich kompozycji użyłam różnych kwiatów, były to przede wszystkim kwiaty polne. Nie przeczę, że część z nich też zakupiłam w kwiaciarni. To naprawdę różne kwiaty, począwszy od storczyków, a skończywszy na różnych ziołach polnych. Czy tegoroczne gorące lato nie wpłynęło na kondycję kwiatów? Myślę, że trochę wpłynęło. Tak z opowieści, które tutaj wcześniej słyszałam, jak byłam, to panie narzekały, że w tym roku jest mniej kwiatów i one są w takim gorszym stanie. Chyba przez te deszcze, które do tej pory padały i zniszczyły nasze kwiatuszki. Jakich kwiatów powinno używać się w takich kompozycjach, żeby były one długotrwałe? Myślę, że to zależy od inwencji każdego z nas. Długotrwałe. Mogą te kwiaty być długotrwałe też poprzez to, że robimy je na gąbce i dodajemy wody i wtedy one przetrwają te kilka dni. A jakich kwiatów? Ciężko mi powiedzieć, jakich kwiatów. Ja myślę, że każdy kwiat byłby dobry do takich kompozycji. Jak zapewniają organizatorzy, impreza ta dzięki dużemu zainteresowaniu i coraz to innowacyjnym pomysłom wystawców będzie kontynuowana w przyszłych latach.